I jest też komentarz Jacka Żakowskiego. Wiedzą, ale klepią. Żakowski pisze, że może się oczywiście wykazać zrozumieniem i dla Jarosława Kaczyńskiego, i dla szefów SKOK-ów, i dla Mariusza Kamińskiego, że bronią się przed zarzutami, że forsują swoją wizję, ale niestety nie ma specjalnie zrozumienia, i ja także, dla tych, którzy powtarzają za prezesem i rozmaitymi innymi osobami i klepią zwyczajnie, klepią głupstwa. Bezkrytyczne klepanie rusza mnie jak diabli, wkurza mnie i podłamuje, bo jestem dziwnie pewien, że wśród blisko 200 członków klubu parlamentarnego PiS, wśród ponad 30 członków Komitetu Politycznego Partii, wśród dziesiątek pisowskich dziennikarzy, biskupów i innych działaczy, znakomita większość rozumie, że żadnego wybuchu nie było, żaden spisek smoleński nie istniał, Kamiński łamał prawo, a SKOK-i wykończyła mieszanka nieudolności i nieuczciwości. Nie wrogowie i nie obcy kapitał. Wiedzą to, a jednak klepią wedle partyjnej czytanki. Rzeczywiście, mnie wydaje się, że ten problem istnieje i muszę przyznać, że biorąc wczorajszą świąteczną Rzeczpospolitą, a dokładnie plus minus, gdzie Bogdan Rymanowski, dziennikarz TVN24, mówi, wciąż nie wiemy, co się stało w Smoleńsku, to też mam wrażenie, że tak właśnie klepie, bo trzeba oddzielić dwie podstawowe kwestie. Wiemy dokładnie, co się stało w Smoleńsku. Dwa zespoły ekspertów, bardzo rozbudowane zespoły ekspertów, które miały w swoim gronie specjalistów wielu dziedzin potrzebnych do zbadania katastrof lotniczych. Otóż dwa niezależne od siebie zespoły ekspertów opisały dokładnie, co się stało w Smoleńsku. Jak wyglądały ostatnie minuty lotu. I nie stenogramy tutaj są kluczowe, choć bardzo ważne na pewno, które zarejestrowały rozmowy ludzi, którzy byli w kokpicie. Ale przede wszystkim rejestratory lotu, które są polskim sprzętem, od początku były w Polsce, od początku były badane przez ekspertów. Pokazują jasno, jakie bezchołowie panowało w kokpicie. Brak procedur, bałagan, nieumiejętność i złe decyzje podejmowane przez pilotów. Dla wszystkich racjonalnie myślących ludzi jest to oczywiste. Jeżeli Bogdan Rymanowski tego nie rozumie, to po prostu musi się zmusić do tego, żeby użyć swojego rozumu. I wtedy to zrozumie. Zupełnie osobną kwestią, kompletnie osobną kwestią jest to, że można krytykować prokuraturę, rząd i wszystkie instytucje rządowe za błędy, niedociągnięcia, za złą organizację, za to, że do takiej katastrofy doszło. To jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast ja oczekuję od dziennikarzy, publicystów, innych postaci życia publicznego, że jednak swojego rozumu użyją, że jednak będą ludziom mówić, żeby nie mącić im w głowach, żeby nie opowiadać tych głupot macierewiczowskich. Dokładnie wiadomo, co stało się w Smoleńsku, niezależnie od tego, że możemy mieć zastrzeżenia do prokuratury, do wielu instytucji państwowych.